Utarło się, że rynek diamentowy jest bardzo wyjątkowy, jest bardzo prestiżowy i trzeba być multimilionerem, żeby tak naprawdę znaleźć coś dla siebie. Jest to zupełnie odwrotnie, bo oczywiście mamy kategorie diamentów, które dzisiaj oferowane są przez domy aukcyjne i osiągają wyceny, które są wręcz nie do wyobrażenia. I taki diament może być równowarty pięknemu apartamentowcowi w centrum dużego miasta. Mamy część diamentów, która jest dzisiaj dostępna, szczególnie wśród inwestorów z Polski, którzy zaczęli bardzo mocno zwracać uwagę na diamenty zaliczane do klasy premium, ale zdecydowanie wyceniane na niższe, na niższe kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych albo i kilkudziesięciu tysięcy złotych. No i ten trzeci obszar, zwany tak zwany commercial diamond, czyli te komercyjne diamenty, które są dostępne właściwie dla każdego. Najciekawsze jest to, że mówiąc o diamentach komercyjnych, to nazwa nie bierze się znikąd. To są oczywiście te diamenty, które są najbardziej popularne, najpowszechniej dostępne, z którymi nie ma problemu absolutnie żadnego, żeby je następnie odsprzedać. Dlaczego są tak popularne? Dlatego, że zdobią właściwie większość biżuterii, która jest kupowana przez klientów. A myślę, że większość kobiet ma lub marzy o tym, by posiadać jakąś biżuterię z diamentami i niekoniecznie trzeba wydawać fortunę. Przykładowo sięgając tak naprawdę, zasięgając pomocy usprawdzonego dostawcy diamentów, można otrzymać bardzo fajny kamień, dodatkowo poradę do tego, jak go osadzić, i nawet wzór takiego pierścionka, udać się do zaufanego jubilera i otrzymać finalny produkt, który będzie. Prawie o połowę tańszy niż ten, który jest dostępny w sieci jubilerskiej, chociażby. Z drugiej strony, otrzymujemy diament certyfikowany przez uznany Instytut Gemologiczny, co ma niebagatelne znaczenie, versus diament, który pochodzi najczęściej z sieci jubilerskiej, który posiada certyfikat autentyczności wydany przez samego jubilera. On nie ma nic wspólnego z zasadami certyfikacji diamentów, który jest uznawany na całym świecie. Jeżeli rozważamy zakup diamentów, diamentu, czy jako inwestycję, czy jako ozdobę do pierścionka, jedynym problemem naszym są pieniądze, i to jest jedyny kłopot, który właściwie jedyna bariera, która powoduje, że nie kupujemy tego diamentu, to tak naprawdę nie mam żadnego problemu. Dlaczego? Dlatego, że Pierwsze pytanie, które poważny dostawca zada swojemu klientowi, to ile chce wydać? I w ramach budżetu, który zostanie przyjęty, znajdzie najlepsze możliwe rozwiązanie.